Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. No to mamy to, czego się nie spodziewaliśmy, czyli rozłam w Konfederacji. Janusza Korwin-Mikkego w zeszłym tygodniu usunięto z Rady Liderów. No, strata nie jest jakaś wielka dla jego ludzi, bo zastąpi go jego zięć Bartłomiej Pejo. Natomiast Janusz Korwin-Mikke już zapowiedział, że utworzy nową partię. Czy zostanie formalnie wyrzucony, czy nie, z całej Konfederacji, to się okaże w ciągu najbliższych tygodni, ale już zapowiada Korwin-Mikke, że utworzy nową partię. I to tak naprawdę nie może dziwić, bo Korwin-Mikke już kilkakrotnie rozchodził się ze swoim towarzystwem i zawsze tworzył nową partię. I zawsze skutek był taki, że ta poprzednia partia schodziła w niebyt, a wypływało gdzieś tam na wierzch polityczny nowe ugrupowanie Korwin-Mikkego. No tak było, kiedy pożegnał się z Unią Polityki Realnej. Unia Polityki Realnej de facto przestała istnieć, bo przecież Bartosz Jóźwiak czy wcześniej Stanisław Wojtera nie są w ogóle obecni na polskiej scenie politycznej. Tak samo przestał istnieć Kongres Nowej Prawicy, tak samo przestał istnieć jakaś tam jeszcze Platforma Janusza Korwin-Mikkego i tak dalej. Zawsze to miało ten sam przebieg, to znaczy Korwin-Mikke był krytykowany za opowiadanie jakichś głupot, kretyństw przed wyborami parlamentarnymi, które to wybory no, szły nieźle, sondaże szły nieźle, ale wygłupy Korwin-Mikkego powodowały, że w ostatniej chwili sondaże spadały. No, rozgniewane otoczenie Korwin-Mikkego albo wyrzucało jego, albo robiło jakiś rozłam. Korwin odchodził, zakładał nową partię ze swoimi fanatycznymi zwolennikami i otwierał nowy rozdział swojego politycznego życia. I tak samo jest tym razem. Już Korwin-Mikke oficjalnie zapowiedział, że utworzy nową partię i będzie starał się zaznaczyć jej obecność po prawej scenie polskiej sceny politycznej. Ja rozmawiałem z Korwin-Mikke w niedzielę na targach książki w Krakowie i mi to dokładnie powiedział. Także to jest pierwszy taki punkt, który świadczy o tym, że będziemy mieli pewien rozłam w Konfederacji, ale nie tylko, bo pojawiła się też propozycja, taki pomysł się pojawił, jeszcze się nie skrystalizował, jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle zostanie zrealizowany, żeby Korwin-Mikke przystąpił do korony Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun to jest jego korona, czyli ta formacja odwołująca się do tradycji, wiary, religii i historii Polski. To jest trzeci filar Konfederacji, bardzo ważny, bo to jest taki betonowy, on daje taki betonowy elektorat Konfederacji. To jest kilka punktów procentowych. Ja myślę, że gdyby nie Braun, to Konfederacja w ogóle by była pod progiem wyborczym i nie byłoby żadnego Konfederaty w Sejmie. Braun jest tak naprawdę chyba jednym z największych zwycięzców tych wyborów, bo jego stan posiadania zwiększył się aż czterokrotnie, bo jedynym przedstawicielem ugrupowania Korona Królestwa Polskiego w Sejmie po tej kończącej się kadencji był właśnie Grzegorz Braun. Teraz Korona będzie liczyła łącznie z Braunem 4 posłów, czyli 4 z 18 konfederatów, co jest o tyle istotne, że gdyby Braun zdecydował się opuścić Konfederację, to wyprowadzi swoich członków i Konfederacja będzie liczyć 14 osób i znowu nie będzie mogła utworzyć klubu parlamentarnego, a bez klubu parlamentarnego nie można zgłaszać inicjatyw ustawodawczych. Czy rzeczywiście Korwin-Mikke przystąpi do partii Brauna razem ze swoimi zwolennikami? Tego nie wiadomo, to czas jeszcze pokaże, ale myślę, że wtedy Grzegorz Braun dostałby też ciekawy argument do walki o swoją pozycję wewnątrz Konfederacji. On jest bardzo marginalizowany i źle, bo jednak on ma, umie pociągnąć za sobą grupę, no myślę, że co najmniej kilkuset tysięcy bardzo szczerych, lojalnych, oddanych mu wyborców. I Grzegorz Braun mógłby wtedy zaproponować do Rady Liderów Konfederacji właśnie Korwin-Mikkego, którego z tej Rady Liderów wyrzucił Sławomir Mentzen. No byłby to pewien paradoks historii taki, że Korwin-Mikke wylatuje z Rady Liderów jako przedstawiciel Nowej Nadziei, a wchodzi tam jako przedstawiciel Korony. Także to byłby bardzo ciekawy scenariusz i paradoksalny.
dla tego całego ugrupowania. Ja myślę, że sojusz Korwin-Mikkego z Brownem wydaje się może trochę taki egzotyczny, ale on miałby jedną zaletę, bo to by dało dwóch ludzi, z których jeden jest wspaniałym, pięknym, cudownym erudytą i mówi odważnie o rzeczach ważnych, z człowiekiem, który jest, no, wygłupia się często, no, jest skrajnie niepoważny, ale mówi też bardzo mądrze o rzeczach naprawdę ważnych. I to mogłoby się stać szybko takim trzonem Konfederacji. Już teraz widać, że ta decyzja o wyrzuceniu Korwin-Mikkego z Konfederacji może Mentzena kosztować całą jego polityczną przyszłość. Mógł to być jego, no, błąd życiowy, bo teraz jest pytanie, co w środowisku Nowej Nadziei były takie dwa stanowiska. No, pierwsze takie murem za Korwinem, to znaczy Korwin mógł zrobić dowolną głupotę, a jego fanatyczni zwolennicy zawsze byli za nim, co często nawet zakrawało aż o aberrację, bo ja akurat cenię ludzi, którzy są niereformowalni, natomiast, no, niereformowalność w głupocie uważam za przypadłość karygodną i to te powtarzające się ciągle błędy Korwin-Mikkego uważam za przypadłość karygodną. No, niemniej to grono fanów będących z nim na dobre i na złe zawsze było, jest i będzie silne, póki Korwin żyje. Natomiast drugi pogląd polegał na tym, żeby prawica ruszyła do przodu, marginalizując Korwina, że i ci ludzie uważali w taki sposób, że, no, Korwin ma niewątpliwie potężne zasługi dla środowiska wolnościowego, niepodległościowego. To jest człowiek, który przez kilkadziesiąt lat obecności w przestrzeni publicznej, no, zasłużył się tym, że pokazywał ludziom, że można mówić inaczej, że nie jesteśmy skazani tylko na wybór między socjalistami pobożnymi a bezbożnymi, że jest jeszcze, może być jeszcze odejście od socjalizmu, prawda, że nie musimy mieć wyboru, czy nam ktoś ukradnie pieniądze z prawej czy z lewej kieszeni, jak możemy nie być okradani. I to jest prawda, natomiast problem polegał z Korwinem na tym, że on miał, i zresztą ma do tej pory, pęd na szkło. To jest człowiek uzależniony chorobliwie od mediów i on jest w stanie zawsze, wszędzie i w każdej okoliczności powiedzieć dowolną głupotę, żeby tylko zabłysnąć w mediach, prawda? Przecież te jego wypowiedzi wszystkie tam o obniżeniu dopuszczalnego wieku, inicjacji seksualnej dla dziewczynek, prawda, Matce Boskiej, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Korwin-Mikke lansuje taki pogląd, że nie ma potrzeby się modlić do Matki Boskiej, bo skoro Matka Boska coś nam może w niebie załatwić, to znaczy, że w niebie jest korupcja. No, idiotyczny pogląd, tam, prawda, to obrażanie kobiet niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie, którzy mówili, że Korwin z jednej strony, no, jest taką twarzą i taką lokomotywą prawicy, ale z drugiej strony głównym hamulcowym i szkodzi, też mieli rację. No i te dwa poglądy jakoś tam się ścierały. Z tego, co ja zauważyłem, środowisko Nowej Nadziei raczej składa się z fanatycznych zwolenników Korwin-Mikkego. I ci fanatyczni zwolennicy mogą teraz pójść z powrotem za Korwinem. Jeżeli tak się stanie, no to koniec kariery politycznej Sławomira Mentzena jest bliski. Ja muszę przyznać, że patrzę na to wszystko z niepokojem, bo bardzo mi się nie podobają te konflikty w łonie Konfederacji. Ale dlaczego, proszę Państwa, w ogóle do tej sceny doszło? Otóż kto miał korzyść z tego, z tej całej awantury wokół Korwin-Mikkego? No, wydaje mi się, że głównym zainteresowanym był i jest Przemysław Wipler. To jest jedna z takich najbardziej mrocznych postaci w Konfederacji, ciemnych, tak bym powiedział. Ja w ogóle byłem przeciwnikiem tego, żeby go przyjmować na listy wyborcze, bo cóż takiego robi Przemysław Wipler? On buduje w Konfederacji grunt do porozumienia z PiS-em, czyli do koalicji z PiS-em. A dlaczego on to robi? No, po pierwsze dlatego, że ciąży nad nim bat i topór ministra Ziobry, polegający na tym, że można mu postawić zarzuty za jakieś tam nieprawidłowości finansowe w fundacji, którą Wipler kierował. No, rzeczywiście, to już nie pierwsza taka rzecz, ale druga sprawa, to jest taki kij na Wiplera, ale jest też marchewka, że on podobno zabiegał o tym, żeby po koalicji PiS-u z Konfederacją zostać prezesem Orlenu. No, sojusz Konfederacji z PiS-em jest na gruncie takim ideologicznym niemożliwy, bo przecież te partie nie mają nic wspólnego z sobą. Te partie są odległe od siebie o 180 stopni, jeżeli przyjmiemy, prawda, zasady, no bo PiS robi dokładnie coś przeciwnego niż to, o co walczy Konfederacja, więc nawet nie ma ani jednego obszaru, w którym można byłoby
próbować jakieś porozumienie polityczne budować. No takie porozumienie polityczne nie jest potrzebne Konfederacji, bo ono może doprowadzić do upadku Konfederacji, prawda? Przecież ludzie, którzy głosują na Konfederację, cały ten elektorat Konfederacji, to są głównie ludzie antysystemowi, ludzie, którzy mają dość duopolu wybierania od 30 lat między socjalistami bezbożnymi a pobożnymi, którzy mają dość tego bałaganu, dziadostwa, postkomunizmu i wszystkiego. To jest naturalny elektorat Konfederacji. Teraz, gdyby Konfederacja zawarła sojusz z PiS-em, no to ci ludzie poczują się obrażeni i oni spluną na tego, kto tą koalicję z PiS-em zbuduje, będą poszukiwać alternatywy. I tu znowu wejdzie Korwin-Mikke z Braunem, bo ja nie mam wątpliwości, że Braun nie poprze sojuszu z PiS-em. I rezultat będzie taki, że ten projekt pod nazwą Konfederacja niestety się rozleci. No szkoda, bo bardzo byłem zadowolony z tego, że się pojawiło po prawej stronie polskiej sceny politycznej ugrupowanie, które było antysystemowe. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Bo pozytywna strona medalu polega na tym, że wybory, no wbrew, może oczywiście były tam klęską Konfederacji, może nie zakończyły się tak, jakby Konfederaci oczekiwali, no to jest prawda, ale wybory jednak zakończyły się sukcesem. Może nie takim dużym, jakbyśmy chcieli, ale zakończyły się sukcesem Konfederacji, no bo Konfederacja powiększyła stan posiadania swoich posłów o 60%. To się nikomu nie udało. Konfederacja stała się jedynym, pierwszym w zasadzie po 1989 roku tworem politycznym, który no nie wplata się w główny nurt polskiej polityki, a który nie tylko przetrwał jedną kadencję, ale jeszcze powiększył swój stan posiadania, bo przecież było szereg takich projektów politycznych, które były obliczone długofalowo, a rozwalały się po jednej kadencji. No, ruch Kukiza, ruch Palikota, prawda, jakaś prawica Rzeczpospolitej, Polska jest jedna, Polska jest najważniejsza i tak dalej, i tak dalej. A Konfederacja jakoś przetrwała i teraz musi się tylko zmierzyć z tą drogą do rozłamu. No ale wierzymy, że wyjdzie z tego zwycięsko. Konfederacja się składa, jak Państwo wiecie, z trzech takich odłamów, czyli z narodowców, a więc ugrupowanie Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka, z drugiej strony Nowa Nadzieja, czyli korwinowcy, i z trzeciej strony opcja Grzegorza Brauna, czyli Korona Królestwa Polskiego. Co się teraz będzie dalej działo? No, nie wiemy. Wydaje się, że porozumienie między Mentzenem i Wiplerem z jednej strony, a Korwinem-Mikke jest już mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że też na tej sytuacji będzie chciał ugrać dużo Grzegorz Braun. On był marginalizowany w Konfederacji i to był błąd, to schowanie Brauna. To był duży błąd, bo Braun w bardzo piękny sposób, bardzo piękną polszczyzną umie mówić o problemach zwykłych ludzi, o sprawach ważnych dla Polski. Ja uważam, że schowanie go to był błąd. Uważam też zresztą, że ta polityka Mentzena i Bosaka w kampanii wyborczej, żeby wpasowywać się w mainstream, żeby mówić tylko o gospodarce, też była błędem, bo siła Konfederacji polegała na tym, że Konfederacja się wyróżniała, że ona nie mówiła językiem salonu, że nie licytowała się na dobroludzizm, że nie licytowała się, ile pieniędzy da w jakichś tam programach 500+, 800+, czy 1000+, tylko mówiła o powrocie do normalności, o tradycyjnych wartościach, o wolnym rynku, o niepodległym państwie, o tym, że my Polacy sami powinniśmy decydować o swoich sprawach, o pewnej przyzwoitości w życiu publicznym, etc., etc. Także no, mamy z jednej strony teraz no, Korwin-Mikkego, który mówi, że będzie tworzył nowe ugrupowanie, którym jak zwykle pewnie zamiesza. To ugrupowanie pewnie, jak się okaże, będzie na tyle silne, że pozostałe odłamy Konfederacji nie będą mogły go zlekceważyć, ale na tyle słabe, żeby samo uzyskać poparcie do Sejmu. I tu znowu Mentzen, Bosak stanął przed takim wyborem za pewnie kilka czy kilkanaście miesięcy, czy iść razem z Korwinem takim szerszym frontem, czyli de facto zbudować tą Konfederację od nowa, czy nie, czy doprowadzić do pogrążenia wszystkich. Być może Korwin-Mikke z Braunem stworzą jedno ugrupowanie, być może Korwin-Mikke po prostu zostanie przyjęty przez Brauna do Korony Królestwa Polskiego, może no. Inny czynnik to jest też to, że Korwin-Mikke skończył kilka dni temu 81 lat. No, to już lata najlepszej aktywności politycznej ma za sobą, ale niezależnie od tego, jak będzie, bo tutaj wariantów jest wiele,
to ja patrzę mimo wszystko nie na może same te kłótnie w łonie Konfederacji, ale na polityczny potencjał Konfederacji z dość dużym optymizmem, dlatego że na Konfederację w tych wyborach zagłosowało ponad 1 300 000 osób. To oznacza, że 1 300 000 osób to nie były te osoby, które powiedziały tak dla głupot Korwin-Mikkego, tak tam dla tych wyskoków Mentzena, tak dla konkretnych kandydatów. Nie, to byli ludzie, którzy powiedzieli nie dla systemu, dla biurokratycznego dziadostwa, dla oligarchizacji, znaczy dla duopolu partii, dla postkomunizmu i tak dalej. I naturalną rzeczą w polityce jest to, że ci ludzie muszą mieć jakąś partię, która ich zagospodaruje. I ja głęboko wierzę, że niezależnie od tego, jak skończy się ten rozłam w Konfederacji, który się zaczął, to mimo wszystko powstanie z tego jakieś ugrupowanie, które będzie odpowiadać na potrzeby wyborcze tego elektoratu, czyli elektoratu chcącego wolnego rynku, debiurokratyzacji państwa, niepodległej Polski, a jeszcze przy okazji przywiązania do tradycji, kultury polskiej i do tego wszystkiego, co sprawia, że my jako Polacy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Także życzę konfederatom teraz skłóconym wyciągnięcia wniosków z popełnionych błędów. Życzę optymistycznego patrzenia wprost i życzę przede wszystkim im tego, żeby czuli na siebie, na swoich plecach odpowiedzialność nie za te głupawe kłótnie wewnątrz swojego ugrupowania, tylko za te prawie już 1,5 miliona wyborców, którzy w nich upatrują nadzieję na zmianę Polski na lepsze. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia. Jak zwykle zachęcam Państwa do lektury moich książek. Dzisiaj książka Imperium Marnotrawstwa, właśnie o tym podstawowym aspekcie systemu postkomunistycznego, jakim jest marnowanie naszych pieniędzy. Książka dla ludzi o mocnych nerwach. Książka, która bardzo mi się dobrze sprzedawała ostatnio na targach w Krakowie. Dla ludzi o mocnych nerwach, dlatego że dostaniecie Państwo skoku ciśnienia, jak się dowiecie, jak Państwo gospodaruje pieniędzmi, które Wam zabiera z podatków. Dziękuję Państwu serdecznie za subskrypcję. Przekroczyliśmy 40 tysięcy. Będziemy powoli zmierzać do 50 tysięcy subskrybentów, dlatego nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Udostępniajcie Państwo moje wystąpienia wszędzie tam, gdzie tylko uznajecie to za stosowne. Bardzo proszę też o łapki w górę, o komentowanie, o lajkowanie, a tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do Patronite'a, do PayPala. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie mnie Państwo wspierać, bo ten kanał może istnieć tylko dzięki Państwa wsparciu. Do zobaczenia. Zapraszam Państwa serdecznie na Forum Niepodległości. 12 listopada od godziny 12 do 18 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie będę do Państwa dyspozycji. Będę z Państwem mógł porozmawiać, będę mógł odpowiedzieć na różne frapujące Państwa pytania, a przede wszystkim będę robił to, co w moim zawodzie jest najpiękniejsze. Będę podpisywał książki, które opowiadają o sprawach ważnych. 12 listopada od 12 do 18 widzimy się w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Do zobaczenia.